Klaps, siemanko drodzy widzowie, Piotr Kuberski, moim rozmówcą. Dzień dobry, witam, cześć. No i o czym tu możemy porozmawiać? W zasadzie o trzech aspektach głównie chciałbym z tobą porozmawiać. Zacznijmy od pierwszego, czyli żeby tak zachować jakąś chronologię, kulisy rozwiązania kontraktu z FEN. Miałem przyjemność rozmawiania z Kubą Borowiczem i stwierdził, że ten kontrakt w FEN-ie niby miałeś do końca roku, ale oni nie chcieli cię w żaden sposób blokować. Tak. I zachowali się, zostaliście się w ogóle w bardzo dobrych relacjach. Tak. Co? Tak jak gdzieś chyba wcześniej wspominałem, albo gdzieś do części osób dotarło, to mój kontrakt obowiązywał do 31 grudnia bieżącego roku, ale jak wiemy, ostatnia gala odbyła się niedawno, a tutaj jakby już nie byłem dopisany do tej gali w Lubinie, więc jakby pozwolili mi na to, by pójść jakby w swoją stronę, z racji tego, że żadnej walki już by tak naprawdę mi nie zapewnili, ale też nie ukrywam, że walczyli o mnie bardzo i finansowo, i tutaj chcieli jakby no, bardzo, z bardzo dobrej strony się pokazali. Ale wiadomo, nie ukrywam, że poszedłem w troszeczkę nieco inną stronę. Nie wiem, czy mogę nazwać to bardziej sportową stronę, no bo wszyscy gdzieś tam moi poprzedni zawodnicy, to są wszyscy prosportowi, więc nie uważam, żeby... Ale gdzieś bijemy się po prostu o inne laury, w innej organizacji. Też wiadomo, za czym to poszło. Poszło to za finansami. I tak, rozstaliśmy się w bardzo dobrych relacjach. Ja, jak tutaj zawsze powiedziałem, zawsze FEN będę miał w serduszku, no bo jakby nie było, to było takie moje, takie od no name'a, jak to nazwałem, po bycia mistrzem, gdzieś tam od no name'a, po osoby, która gdzieś jest tam, zaczyna być rozpoznawalna w sportach walki. I za to im bardzo dziękuję i jestem im dozgodnie wdzięczny, że pozwolili mi też, jakby nie było, gdzieś zawalczyć już na innym, nazwijmy to, podwórku. No Kuba Borowicz powiedział coś takiego, że no, z jednej strony bardzo szkoda, ale z drugiej strony czuję minimalną ulgę, bo byłyby problemy ze znalezieniem dla ciebie dobrego przeciwnika. I jak mówił, że o ile na Marcina Wójcika jeszcze miał pomysł bądź dwa, o tyle mówi, że z tobą to już mu się pomysły w zasadzie skończyły. Znaczy to chyba jest, to będzie chyba komplement z jego strony. Znaczy wiem, że też Marcin Wójcik na pewno chciałby wcześniej odzyskać ten pas, bo wiem, że też często mówił o tym, na pewno była to chociażby walka z teraz aktualnym mistrzem, pewnie z Marcinem Łazarzem. A jeżeli chodzi o mnie, no tak, no wszystko co mogłem, to wyczyściłem. Wszystkich takich zakontraktowanych zawodników wyczyściłem, brzydko mówiąc. Więc pewnie byliby to zawodnicy ściągani z zagranicy, no bo nie oszukujmy, nie mamy zawodnika w FEN-ie, który by tutaj mógł jakby z drogą jakby dedukcji, drogą wywalczenia sobie, mógłby zawalczyć ze mną. Może to źle zabrzmi, ale tak politycznie by to wyglądało, że szukaliby pewnie lepszych nazwisk po prostu z zagranicy, z jakimś, nazwijmy to, czy to weteranów, czy to zawodników z jakimiś dużo mocniejszymi rekordami. No ale tak, no tak jak gdzieś tam kiedyś napisałem, trochę przedwcześnie co prawda, że misja wykonana, 5-0, 4 walki skończone przed czasem, 4 wyróżnienia, więc po prostu chyba co mogłem zrobić dla Federacji FEN, to zrobiłem. Tak mi się wydaje. No i później po FEN-ie mieliśmy jeszcze epizod z Dana White Contender Series i tam odnowiła ci się kontuzja biodra, jeśli się nie mylę. Tak. Jak bardzo żałujesz, że to się stało? Wiesz co? No żałuję tego, wiadomo. Ale to są też rzeczy takie, gdzie mówię, ja podchodzę do pewnych aspektów czysto sportowych, czysto sportowo, więc no nie chciałbym wystąpić tam. Nie chciałem wystąpić przez to, że po prostu byłem źle przygotowany. Zawsze uważam siebie, żeby zawalczyć, chociażby pokazać się w największej organizacji świata, no to nie można być przygotowany na pokwistka.
Zawsze robię to na 120%, przez co też pewnie to wychodzi, to na chwilę obecną jak wychodzi, czyli wychodzi dobrze. Wiadomo, jest to z tyłu głowy, siedzi to z tyłu głowy, ale też jakby nie zamykam sobie drogi na to, że może jeszcze kiedyś tam wystąpię. Z KSW jestem związany na ilość walk, mogę tyle zdradzić, ale też jakby na termin, ale bardziej na ilość walk. Jakby to poszło dobrze, to moglibyśmy to zamknąć 2,5 roku, więc nie będę jeszcze aż tak starym dziadem, żeby coś tam dalej wojować. Kolejny sprawdzian tutaj z tej strony i powiem tak, no UFC fajnie, no ale KSW też bardzo fajnie i cieszę się, że tutaj jestem, że tak naprawdę mogę się sprawdzać też z czołówką światową, jakby nie było. No i właśnie chciałbym Cię teraz zapytać o jakieś tam kulisy podpisania tego kontraktu z KSW. Czy od razu był zaproponowany przeciwnik, czy najpierw kontrakt, później rozmowa o przeciwniku, jak to wyglądało? Jakby wcześniej było to troszeczkę nadmienione, z kim prawdopodobnie mógłbym zawalczyć, choć nie była to potwierdzona informacja. Ale jakby w pierwszej kolejności był podpisany kontrakt, a później tak naprawdę dowiedziałem się, kto to będzie, ale osoba, z którą się zmierzę, jakby nie zmieniła się. Po prostu, że prawdopodobnie będzie to Bartosz Leśko. To było tylko nadmienione, podpisałem kontrakt i tam po chwili dowiedziałem, że to jest faktycznie Bartosz Leśko. On również przystał. No i tak, no kontrakt, mówię, obowiązujący jest na kilka walk. Jeszcze może nie będę zadzwonił jak długo, ale będę przez jakiś czas na pewno tutaj na szkiełku KSW. No i debiut mamy Święto Niepodległości, 11 listopada, KSW 88 w Radomiu. Kurczę, no i Bartosz Leśko. Do Bartosza przejdziemy za chwilę, natomiast to jest twoja ostatnia walka w tym roku na pewno? Czy masz jakieś potwierdzenia przy podpisywaniu kontraktu, ile razy minimalnie musisz przynajmniej zawalczyć w ciągu roku? Jeżeli chodzi o... chyba są dwie walki zapewnione w roku, to jest na pewno. Jeżeli chciałbym zawalczyć trzy razy, o ile mi zdrowie pozwoli, myślę, że też byśmy byli w stanie zrobić to trzy razy w ciągu roku. To jest tak naprawdę uwarunkowane od mojej dyspozycji, od tego, jak ja się czuję, jak stoję z wagą, czy jestem na rozstrzygnięciu, czy też nie, czy forma jest dobra, czy też nie. Dla mnie trzy starty w roku byłyby bardzo optymalne, cztery myślę, żebym nie chciał, bo to był tak naprawdę no life. Dwie troszkę mało, no trzy to jest takie faktycznie optymalnie, fajnie zrobić sobie teraz właśnie to na końcu roku, później może to złapać, może jakąś typu walkę w kwiecień, marzec, wakacje, koniec wakacji i tak jak teraz byłoby dla mnie optymalnie. Ale mówię, no zobaczymy co przyniesie los, no bo Indyk myślał o niedzieli, a w sobotę łeb mu ścieli. Wiadomo, MMA jest bardzo nieprzewidywalne i to tam, że walkę to okej, ale pamiętajmy też, że te przygotowania bardzo obciążają jednak ten organizm i może się czasami coś po drodze wykoleić, nieraz się wykoleiło, więc skupimy się na tej walce, co jest na chwilę obecną. Jak duża grupa kibiców do Radomia przyjedzie? A około 60-70 osób. Tak, no. Mi się daje. Dość sporo takich lokalnych tutaj ode mnie, z mojego miasta, też z miasta, w którym się wychowałem. Około 60-70 osób będzie. Także uważam, że bardzo dobrze jak na Radom, bo jakby nie było, to jest troszeczkę, nazwijmy to, wyczyn dla mojego kibica, za co też bardzo dziękuję, no bo to też trzeba przejechać, 340-350 kilometrów. Trzeba się zakwaterować, trzeba, także wiąże się to wszystko z kosztami. Więc fajnie, bardzo się cieszę, że bywają ze mną nawet tam. No drodzy widzowie, małe problemy techniczne, ale Piotrek już jest z powrotem i chciałem zapytać Cię, Piotrku, o Bartosza Leśko, no bo rywal od razu mocny, rankingowy, tutaj nie masz żadnej walki na przetarcie, można powiedzieć, tylko zresztą kurczę, no, oczekiwania co do Twojej osoby w KSW też są spore, nie oszukujmy się. Ale zaraz, najpierw o Bartoszu Leśko. Mocny rywal,
bardzo nieszablonowy i jednocześnie, no kurczę, no wszystko mocne wydaje się, i zapasy, i stójka, i jiu-jitsu. Na co musisz najbardziej uważać w tej walce, jak sądzisz? Kurczę, myślę, że na wszystko, tak jak powiedziałeś, no Bartosz jest bardzo inteligentnym zawodnikiem, który to bardzo dobrze i mądrze walczy w klatce. Nie ukrywam, że przeglądałem ostatnio jego kilka walk i w każdej walce zupełnie zobaczył zupełnie inaczej. Czy to z Piwowarczykiem, czy to ostatnią walkę. Potrafi się dostosować do zawodnika, potrafi go fajnie rozczytywać. Zawodnik z fajnym cardio. A to, co wspominałeś, no nie ukrywajmy, wiesz, no gdzieś tam jesteśmy, ja jestem chyba teraz 6 w rankingu w Polsce, tak mi się wydaje, on nie wiem, czy jest 7 czy 8, ale to nawet nieważne, no nie mógłbym dostać cokolwiek zawodnika na przetarcie, nie, no to już nie, nazwijmy to ta para pakaloszy, to już nie ta liga, żebym dostawał zawodnika na przetarcie, no chyba, żebym dostał 4 razy za przeproszeniem na dziurę, no to wtedy bym musiał kogoś dostać, ale na chwilę obecną, obaj jesteśmy gdzieś tam na tej fali zwycięstwa, obaj bardzo wysoki poziom ma, tak mi się wydaje z mojej strony, że ja reprezentuję, tak jak i Bartosz. Zawodnik już będzie z czwartą walką w KSW, nasza będzie walką numer 4 w jego karierze, no na pewno będzie to górować z jego strony. Ale też mam kilka takich, nazwijmy to, słodkich swoich tajemnic, które będę chciał na pewno jakoś to wykorzystać, bo widzę tam kilka fajnych luk. Zawodnik też na pewno z dobrym jiu-jitsu, bo pokazał się z bardzo dobrej strony, pomimo tego, że jest karateką, wywodzący się z karate, zawodnik poddawał 7 razy, więc tak naprawdę co druga walka jest walką poddaniem, no i jest to poddanie za plecy, czyli bardzo, bardzo skrupulatnie do tego podchodzi, pomimo tego, że zawodnicy raczej wiedzą o tym, iż Bartek robi to, Bartosz robi to i robi to dobrze, poddaje ich i no, na pewno będzie to ciężki orzech do zgryzienia, kolejnych ciężki orzech do zgryzienia, ale mówię, ja żyję walką tu i teraz, to co się dzieje w oktagonie, gdzieś też miałem jakieś pewne, nazwijmy to, obawy związane z wcześniej z Kamilem Wojciechowskim, bo gdzieś tam też dochodziły mnie słuchy, że na zapaśniczych arenach potrafił, tam chyba miał rekord zapaśniczy 324, mogę się mylić, ale tam ponad 300-0. Więc miałem jakby takie obawy, no ale później mówię sobie, no kurde, no trenuję ciężko, robię wszystko pod niego, no więc co tutaj może mi grozić, no i gdzieś tam starałem się to odpalić jak najlepiej, no i tutaj wiem, jakie ma mocne strony i będę to robił tak, aby je zniwelować. Z drugiej strony, no wiesz, no jestem zawodnikiem, który raczej nie kalkuluje, raczej się, który nie kalkuluje, no, który się odpala w klatce i który potrafi się odnaleźć, tak mi się wydaje, bo potrafi jakiś tam swój styl narzucić, czy to cofając się cały czas z Krystianem Bielski, czy to atakując cały czas Filipa Marcina Filipczaka, gdzieś potrafi się dostosować do tego. To jest kompletnym zawodnikiem, tak? No myślę, że jestem też kompletnym zawodnikiem i obaj będziemy musieli uważać. No ja będę musiał na pewno uważać na jego jiu-jitsu, na jego poddania, a on będzie pewnie robił wszystko, by nie wejść pod mój młotek, czy to prawą, czy lewą rękę. I no to może to też zabrzmi, no tak nazwijmy to, źle z mojej strony, ale no myślę, że mówię, no Bartosz jest inteligentnym zawodnikiem, więc raczej no będzie omijał te wszystkie zalety, które ja mam, no i vice versa, będę starał się omijać jego zalety. No to Piotrze, skupmy się w takim razie, niezależnie od wyniku walki, na rankingu KSW, bo i na przyszłym roku, jakie starcia mogłyby się dla Ciebie szykować. Paweł Pawlak, mistrz obecny, z tego co wiem, zawalczy z Michałem Materlą w grudniu. Tak. Mamet Kalidow, walka bokserska, gdzieś o tym się mówi teraz. Zostaje tak. Drugi w rankingu Tomasz Ormanowski. Trzeci w rankingu Scott Askam, z tego co wiem, ma się bić z Damianem Janikowskim, chociaż to jeszcze nie jest potwierdzone do końca, więc wypada trójka i piątka. No jest Radek Paciulski, jest Michał Michalski,
No i Bartek Leśko na 8 pozycji, już później nie patrzmy. I tak, kurde, każda z tych walk mega by mnie grzała. I twoja z Tomkiem Romanowskim, i twoja z Radkiem Paczuskim, i twoja z Michałem Michalskim. Dlatego, że twój styl, czyli no, ten mocny boks i ciągła presja. Michał z Michem to chyba się bić nie będziemy, bo się bardzo lubimy, razem trenujemy i bardzo szanujemy. Tam, on jest Michałek, dla mnie jestem dla niego Piotruś, więc chyba raczej nie. Ale cała reszta, tak jak mówisz, no bardzo, bardzo ciekawe nazwiska i kto by to nie był, to tak jak mówisz, będzie grzać każdego widza. Dokładnie. No też nie wybiegam, wiesz, to jest tak, że... Nie wybiegasz, ale na pewno twoim celem w tej organizacji jest zdobycie pasa, prawda? No myślę, że tak, no po to tutaj jestem, tak? Tak samo kiedyś, pamiętam, z Arturem Gwoździem rozmawiałem, przyszedł tutaj do mnie, usiadł sobie na kanapę i mówi: Piotrek, jakie są twoje cele bycia w Fenie? Ja mówię: no Artur, no zostanie mistrzem. No to wstał, podał mi rękę i mówi: no to właśnie w tym mi chodzi. No i tutaj są takie same zakusy, wiadomo, zakusy zakusami, plany planami, ale to, no wiesz, to jest kurczę MMA i tym bardziej teraz sobie tę poprzeczkę, myślę, podniosłem zdecydowanie wyżej, jeszcze wyżej. I to nie będzie może być takie, może nie być tak łatwe, jak nas łatwe. No, źle to zabrzmiałem, bo wiesz, no, w każdej z moich poprzednich walk też mogłem przegrać. No jakoś ten fart się ostatnio tak zdaje, albo ja jestem tak dobrze przygotowany, albo mam takiego farta, że poszło to tak gładko. No tutaj, wiesz, no wiadomo, celuję w ten pas, ale to jest daleka droga, wiesz. Ja też twierdzę, że nazwisko Kuberski jeszcze tutaj nazwijmy to w armii KSW, to jest jeszcze małe nazwisko i też muszę sobie na to zapracować. No, pierwszym moim takim zadaniem domowym będzie bardzo Leśko. Jak te ostatnie dni? Jak w ogóle idzie proces? Bo już powoli chyba wkraczasz ten proces zbijania wagi. Już chyba nawet nie powoli, bo tu jest dzisiaj 20 październik, 11 list. No, to już trwa, nie? Nie, jeszcze nie. Troszeczkę. To ile ważysz teraz? Może zostawię to, no ważę mniej jak ostatnimi czasy, o może tak. Też może to troszeczkę celowo jest zrobione po to, by gdzieś tam no, być skoczny, być bardziej elastyczny jak dotychczas, ale to oczywiście, dobra, nie może, nie rozwijamy się na ten temat, bo to są gdzieś tam moje jakieś takie, nazwijmy to, małe szachy. Ale nie, jeszcze nie wagę optymalną, znaczy nie objadam się, trzymam tą michę, ale jem wszystko, co gdzieś tam, co mogę jeść, ale nie liczę sobie jeszcze kalorii. To nie jest tak, że kładę na talerz 100 gram czy 200 gram kurczaka i odkrawam z niego 20 gramów, jest za dużo. To jeszcze nie jest ten okres, jeszcze jest dość luźno. Myślę, że ostatnie 2,5-3 tygodnie, bo ile mamy do walki? Ostatnie 3 tygodnie. 3 tygodnie, okej. Okay. No to tak naprawdę myślę, że od jutra się zacznie. Jeszcze, wiesz, to ja zawsze mówię, że to jest jeszcze dużo dni, więc jeszcze jutro, dzisiaj jeszcze deserek zjem jakiś, więc pożegnam się z deserkami i z byciem, nazwijmy to, free. Na razie, jeszcze nie myślę o tym. Jakieś plany wypoczynkowe po walce? Tak, myślimy o Azorach z moją żoną. Byliśmy na Maderze, ale każdy mówi, jeżeli byłeś na Maderze, to leci na Azory, bo jeżeli będziesz na Azorach, a nie byłeś na Maderze, to nigdy już nie polecisz na Maderę z racji tego, że Azory są tak piękne, są jeszcze bardziej zielone. To są takie moje małe plany. A jak to wyjdzie, to wiadomo, bo gdzieś tam ja po jednym z walk też planowałem Indonezję chyba, tam mówię, to będzie taki, miała być nasza podróż poślubna, miała być to Indonezja, koniec końców wylądowaliśmy na Maderze, koniec końców przeliczyliśmy sobie to i jednak jeszcze to nie ten czas, by latać na Indonezję, lecieć do Indonezji, więc sobie odpuściliśmy, ale chyba Azory prawdopodobnie. Dokładnie nie wiem, pewnie będziemy czekać na jakieś lasta, na jakieś dobre bilety i tak to będzie wyglądać. Chyba, że znajdzie się coś też egzotycznego w tanich cenach, bo to zawsze do mnie najbardziej przemawia, w końcu jestem, mieszkam w Poznaniu, więc wiadomo jak to jest, im tańszy bilet, tym lepiej się chce, tym bardziej się chce lecieć. Nie, że oczywiście żartuję, ale pewnie takie są plany. No to jeszcze ostatnie pytanie, już Piotrze, nie zatrzymuję dłużej. Mamy na razie ogłoszone... Pogadajmy sobie jeszcze chwilę. Wiem, nie że ma problemu. Nie ma problemu.
Trochę się spieszę, ale zrobię to dla ciebie. Możemy tu siedzieć, no nie możemy do jutra, co prawda, ale jeszcze możemy. Słuchaj, mamy ogłoszone dwie walki, gale KSW w roku 2024. Na razie pierwsza odbędzie się bodajże 20 stycznia w Warszawie, a później mamy galę w czeskim Libercu. Ty wolałbyś występować w Polsce czy na tych zagranicznych galach? Mi to wsio ryba, szczerze mówiąc. Mi to wsio ryba. Chyba nawet bardziej, wiadomo, fajnie, blisko, jakby wygodnie, nazwijmy to tak, ale walcząc gdzieś za granicą, to dla mnie nie robi żadnej różnicy, wręcz w drugą stronę, bo przy okazji, jak ja to mówię, zawsze moim marzeniem było walczyć, podróżować i zarabiać, więc jakbym miał walczyć za granicą, czy to w Czechach, czy to gdzieś indziej, dla mnie to nawet chyba i lepiej. Nie robi to na mnie naprawdę dużego wrażenia, czy biłbym się, nie wiem, w Poznaniu, czy biłbym się w Warszawie, czy biłbym się w Libercu, czy w Pradze. Dla mnie to wsioryba, bo ja się tam raczej się wszędzie odnajdę, może o tak. No dla wielu zawodników właśnie jest to czasem wartość dodana, że albo lubią spać u siebie w domu i iść na galę normalnie z domu, albo lubią znowu opuścić dom na te kilka dni, żeby tam złapać koncentrację i poczuć to flow takie tego, co się wydarzy, nie? Znaczy się, wiesz co, jakby nie było to jakby dom, ja mam i tak cały czas ze sobą, bo wszędzie gdzieś tam od 10 walk jeździ ze mną moja żona, lata ze mną moja żona i jest też taką głównodowodzącą ogarniaczem wszystkiego, jeżeli chodzi, nie wiem, jak robimy wanny, żeby były pościele, żeby było to, żeby było tamto. Nie zapomnij Piotrek tego, nie zapomnij tego. Więc ona tak zawsze ze mną jest podczas gali, ale też podczas pobytu przed galą. Ona oczywiście chodzi co chwilę z biegunką do łazienki ze strachu. Ja sam czas sobie słodko śpię i tak to wygląda. Dla mnie to nie ma żadnej różnicy. To widocznie nie jesteś z tych zawodników, którzy są nieznośni podczas robienia wagi, nie? Trochę jestem, bo to wiesz, no to kurczę, człowiek kocha jeść lub jeść. No to sam organizm się później domaga tych cukrów, tych węgli, żeby sobie coś tam podjeść, a nie można pić, nie można jeść, to konsekwencja końcowa jest ciężka, no bo nie ma co ukrywać, plus wiadomo, robienie tych ostatnich kilogramów na łeb i szyję, no to jest trochę udręką dla drugich. Widzisz jakieś różnice w swojej medialności, w skokach na mediach społecznościowych po podpisaniu kontraktu z KSW, czy jeszcze nie? Wiesz co, troszkę tak, jakby porównać to, jak mnie kontaktowano do Fenu, a to jak mnie zakontaktowano tutaj, jest różnica, co prawda nie jest to znaczy, no podczas tego jak mnie ogłoszono, to tam przybyło mi na przykład na Insta tych 150 obserwujących, nie, a dodajmy zawsze, że najwięcej w to dochodzi w dniu walki, bo to człowiek gdzieś tam się wyświetla imię i nazwisko, no to każdy sprawdza w telefonie, o Kuberski, to zaraz ten, i go tam obserwują, więc jest różnica, tak. Jak twoim zdaniem rynek free fightów w ogóle wpłynął na takie sportowe MMA? Przysiadło troszeczkę, czy nie? Jak to odczuwasz ze swojej perspektywy? Nie, no ukrywam, no nie, bo to wiesz, to jest jakby nie było, no free fighty to są trochę inne para kaloszy, tak, i stricte zawodnicy bardzo sportowi, no to walczą na prosportowych galach, a gdzieś tam troszeczkę osoby, które chcą się dorobić, które gdzieś tam nazwijmy to może nie, że obniżają swój poziom, ale łatwiej się dorabiają tych pieniędzy, teraz zarabiają to w inny sposób. I nie, moim zdaniem nie odbija się to aż tak bardzo. Wiadomo, no niektórzy zawodnicy kuszą się ku temu, by zawalczyć na innych organizacjach, no ale wiemy doskonale, po co to robią, no robią to dla pieniędzy, więc robią też to świadomie, ale jeżeli chodzi o środowisko free fightowe, no to jest zupełnie inna rzecz odbiorców, tak, czyli dzieci między 8 a 14 lat, kiedy miałem możliwość i przyjemność bycia w jednej z szkół w Poznaniu i zapytałem się, zostałem zaproszony tam oczywiście przez panią wicedyrektor, zapytałem, czy ktoś widział kiedyś moją walkę. Nikt powiedział, że niestety nie widział, a jak zapytałem tam pana Kowalskiego z Freak Fightu, no to każdy powiedział, że tak, że znamy i to jest faktycznie inna para kaloszy, nie?
No, ciężko się nie zgodzić, rzeczywiście. No to co, Piotrze, w takim razie, kurczę, dziękuję Ci za poświęcony czas na tą rozmowę. Mam nadzieję, że przyjdzie nam się gdzieś tam przeciąć i nagrać ją na żywo jeszcze, już bez tych Skype'ów i rozwiązań online. No ale póki co, dziękuję Ci za poświęcony czas i do usłyszenia, do zobaczenia, aby cały okres przygotowawczy, żeby Ci przeszedł bez żadnych przeciwności losu, nie? Myślę, że nie, bo teraz wiesz, ostatnie 3 tygodnie, ostatnia prosta, już schodzimy trochę z obciążeń, został mi taki tydzień jeszcze mocnego trenowania, a później już light, nie? I regeneracja, więc jeżeli mi się noga nie poślizgnie i nie ukopnę się w nią później w potylicy spiętej, to powinno być wszystko ok. No i tego Ci życzę, dziękuję bardzo. Dziękuję.